Czwarty przekaz wspierający od Boga Ojca, Stwórcy Wszechrzeczy, dla świata. 15 października 2022 rok, godzina 17, Warszawa. Dając siebie, dzieląc się tym, co posiadasz i wybaczenie, to filary świętej Bożej miłości. Miłować to dawać siebie. Miłować to dzielić się wszystkim z każdym, a szczególnie z nieprzyjaciółmi swoimi. Miłować to przebaczać każdą krzywdę i każde zadane cierpienie. Drogie moje dzieci, ja, Bóg Ojciec, tak was umiłowałem, że dałem i daję wciąż mojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Tak was umiłowałem i miłuję, że każdej chwili rozdzielam między was różnorakie dary i łaski. Tak was umiłowałem i miłuję, że wybaczam wam wszystko to, o co poprosicie, by zostało wam wybaczone. I wam powiadam, ja, wasz Bóg Ojciec, Twórca Wszechrzeczy, miłujcie braci i siostry swoje tak, by dawać im siebie, by dzielić się z nimi w każdej biedzie i niedostatku, by odczuwali radość z obfitości, którą wam zsyłam. Miłujcie się tak, by wybaczać każdą krzywdę, każdą szkodę, każde zło wam czynione i do zgody prowadzić i iść razem, gdyż bez zgody zajdziecie do złego ducha, a w zgodzie znajdziecie radość, szczęście, dostatek i miłość we mnie, waszym trójjedynym Bogu Ojcu. Wiem, że trudności musicie pokonać, by zdobyć się na wybaczenie, a to, co wam nie pozwala wybaczać, to duchy zła, duchy zemsty, nienawiści, wojny, żalu, rozpaczy, osamotnienia, bezsilności, beznadziei i pychy. Jeśli nie możecie ich pokonać, przywołujcie mojej świętej ojcowskiej pomocy w ten sposób. Miłujący nasz Boże Ojcze, Stwórco Wszechrzeczy, nasz najszlachetniejszy, najsprawiedliwszy Ojcze, przybądź nam z pomocą Ducha Świętego, byśmy z wlanej w nas łaski mądrości, roztropności, zrozumienia, łagodności, pokoju mogli wybaczać wszystkie przewinienia naszym najbliższym, naszym rodzicom, siostrom, braciom, znajomym, a nawet wrogom, te najcięższe, najboleśniejsze zadane nam krzywdy i rany. Nasz ukochany, najświętszy, trójjedyny Boże Ojcze, przyślij nam zastępy archaniołów ze świętym Michałem Archaniołem, by móc pogromić i oddalić wszystkie złe duchy utrudniające nam wybaczenie. Niech imię święte Najwyższe Jezusa Chrystusa, naszego Króla i Twojego Syna, idą tam, skąd przyszły i nigdy już nas nie dręczyły i nie wprowadzały nienawiści, niezgody, wojny, żalu, zemsty, rozpaczy, beznadziei, bezradności, osamotnienia, pychy. Niech panują od tej chwili między nami zwaśnionymi stronami pokój, zgoda i zrozumienie, a przede wszystkim pełne, szczere wybaczenie wypływające ze świętej miłości Bożej. Stańmy się z Twojej świętej woli, nasz jedyny Boże Ojcze, w pełni miłującymi się dziećmi Bożymi, takimi, jakimi pragniesz nas widzieć. Błogosławię was, moje Boże dzieci, z miłości mojego trójświętego serca i syłam każdemu, kto zwraca się do mnie w tej modlitwie z pokorą i wiarą, umiejętność wybaczenia bliźnim i nieprzyjaciołom, aby stali się waszymi braćmi i przyjaciółmi. Czekam na każdego z was, gdyż miłuję was tak, jak nikt inny miłować nie zdoła.